tatuś, Wera nam wraca. Także nadszedł ten dzień. Witam Was, kochani, na naszym kanale. Dzień żniw. Kosimy pszenicę i dzisiaj będziemy kosić pole testowe. Werka już zdążyła dojechać fendem. Tatuś kosi i mamy pole testowe. Mamy tutaj odmiany firmy Rakt, a mianowicie RGT Technik oraz nowość. Nowość, o której wspominałam wcześniej, a mianowicie Porsche wśród odmian firmy Rakt, a mianowicie RGT Cayenne. Także dzisiaj przekonamy się, jak spisały się lonowo nasze dwie nowości. Jakby nie było, to właśnie nowości dają mi największą satysfakcję, także jesteśmy już na miejscu. Postój, gasimy ciągnik, wyłączamy światełka ręczne i zaraz się przekonamy. Dodatkowo również zmierzymy wilgotność. Także nadszedł ten dzień. I tak, mamy tutaj odmianę Cayenne. Piękne kłosy, zobaczcie tylko. To jest właśnie to Porsche. Jestem ogromnie ciekawa danych odmian. Dana właśnie wchodzi w pożniwach do sprzedaży, także tym bardziej jestem danej odmiany ciekawa. W sumie chyba najbardziej ze wszystkich, które mamy, bo w tym roku, jak się nie mylę, mamy 9 nowych odmian. Także wszystko jest dla nas sporym doświadczeniem. Tatuś od dali wyjeżdża. Na początek obkaszamy brzegi i później będziemy robić wjazdy bezpośrednio w odmiany. Specjalnie też weszłam teraz w łan, aby Wam to pokazać. Ta linia, którą tutaj widzicie, to nie jest wcale linia po oprysku czy też po kołach. To jest odcięcie się odmian. Także po prawej stronie widzicie Cayenne, a po lewej Technika. Jeszcze podejdę bliżej. Proszę bardzo, tutaj mamy dane odcięcie. Zobaczymy, jaki będzie prąd. I witamy się teraz razem, już oficjalnie. W sumie widzicie te żniwa, rzadki widok, czyli nas dwie. Jakby nie było, przez całe żniwa się mijamy, ponieważ raz Weronika jest w jednym ciągniku, później się zmieniamy, Weronika jest w drugim ciągniku, ja w tym pierwszym ciągniku, albo Weronika kipruje, a ja jeszcze po prostu, aby tutaj tatuś miał na co sypać. Także oficjalnie witamy się tu z Wami. Serdecznie witam wszystkich moich i wspólnych obserwujących. O, i zapraszamy jak już obserwujących, to zapraszamy na nasze Instagramy, tutaj pomiędzy nami wstawimy. Mur między nami. Także zapraszamy na nasze Instagramy, zawsze na Instagramach jest tych treści, jakby nie było, ze żniw więcej, są one przede wszystkim na bieżąco. Ach, dobrze, że mamy klimatyzację na bitucowe, nie wierzę. No akurat fędź była dobra, ale w innych ciągnikach tak średnio bym powiedziała. No, w szczególności w tym małym, którym przyjechałam, to był rzeczywiście dramat. Dramat. I jakby nie było, przez ostatnie dni również było u nas koszone, ale były to odmiany, które były pewne. A w tym roku są niepewne. Ponieważ są nowe. No właśnie. Nawet mamy taką jedną odmianę, którą nikt nie ma jeszcze. Tylko my mamy. No to już wspominałam. Jest to właśnie Cayenne, to nasze Porsche. Także widać, że Weronika jest też tą odmianą zaciekawiona, bo jakby nie było, wszystkie inne odmiany to są odmiany, które również mogliście mieć u siebie, a ta odmiana dopiero chodzi z tym sezonem. Także tym bardziej jesteśmy podekscytowane, bo jeżeli się obsiewa jakąś tam odmianę, czy ileś tam swoich odmian, to człowiek jest już pewny, że mniej więcej od takiego plonu do takiego plonu można się po tej odmianie spodziewać, jeżeli się już kilka lat ją obsiewało, a jeżeli ma się nowości, to zawsze jest taki znak zapytania nad daną odmianą. Co będzie? Co będzie? I ile będzie sypać, najważniejsze. Także Wera, jeszcze nic na przyczepie nie ma. Co? No tak, no. No, ja też mam pustą przyczepę, bo jakby nie było, są to nowe odmiany, więc trzeba je oddzielić od pozostałych. Ja jej pokazywałam właśnie też odcięcie, widziałaś? Widziałam, to z drogi widać nawet. Bardzo się różni, prawda? Mhm. Także tak jak zawsze
jak prowadziłem poletka, to niekoniecznie się odmiany odcinają, a tutaj to odcięcie jest bardzo, ale to bardzo widoczne. Także zobaczymy. I nawet stąd tu odcięcie widać. Tak, zdecydowanie kajena jest wyższe, technik jest niższy, kłosami w sumie podobnie. Ładne są, wykształcone. Też trzeba podkreślić, że u nas tak naprawdę, dzięki Bogu, gradobicia, ulewne deszcze, zatopienia, przymrozki jakieś drastyczne nas ominęły. Także dzięki Bogu, tak naprawdę pogoda nam dopisała. I co, Wera? Ksiądz na tacy dostał, także wiesz. Jest pogoda. Uchowaliśmy się. Nasze zboże. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, to oczywiście dawajcie znać. Może ktoś aktualnie ma jakieś odmiany, które u Was sprawdzają się i sypią bardzo ładnie, albo możecie się pochwalić oczywiście Waszymi plonami z tego sezonu. Jestem właśnie ciekawa, jak to jest w innych województwach, także dla po prostu naszej wiedzy, dla wiedzy komentujących, widzów, także możecie zostawić takie komentarze u nas pod filmem. Jakiś komentarz dodatkowy? Nie, to oni mają pisać komentarze, ja nie będę komentować. Jeszcze nie wiemy, komentarz zostawimy pod koniec odcinka. Później. Tak, pod koniec odcinka, gdy działka już będzie wykoszona, a my będziemy mogły wrócić do Was z jakąś wiarygodną informacją. No i co? Trzeba zabierać! Pierwsza tabliczka, zaraz będziemy sprzątać kolejną, ale w trakcie zasypujemy tandem, pierwszy zbiornik już leci, także idę podnieść na drabinkę, chyba będzie najbezpieczniej tabliczkę, aby nic się nie stało, kto wie, może jeszcze się przyda. Kurde, firma solidna, to i... Tabliczka nie byle jak, ale ledwo, ale to ledwo ją wyrwałam. O, zobaczcie, ciągnik w nowych ledach. Nie ma to tamto, a tu się nam sypie. Pięknie. I właśnie zjechałyśmy na gospodarstwo z kolejną przyczepą. Oraz załadowanym tandemem. Zaraz będzie nam cofała tutaj podsyp. Ładujemy w kolejnego silosa. O, proszę, to jest podniesiona przyczepa. Jesteśmy z powrotem na polu. Odwiozłyśmy jedną odmianę, teraz tatuś nam sypie kolejną. A w domu nie byłyśmy tak po prostu, nie próżnowałyśmy. Przywiozłyśmy jedzonko. No proszę bardzo, mama piekła pierogi. Chyba z borówkami, jak się nie mylę, coś wspominałam. A Wera... Kupę swoją. No ja tak samo. A Wera kochała góreczki, także szklarniowe swoje. No także wszystko jest. Jeszcze dodatkowo przywiozłyśmy kompocik. Mamusia w domu też... Chłopocik. Oby nie. Mamusia też w domu się nie nudzi, jak widać. Tylko robi nam jedzonko. Gotuje kompociki, żebyśmy miały co pić. Olu. Także przyniwa, każdy ma pracę do wykonania. O, a kto to był? Taty w kombajnie? Klienci. A, tatuś też idzie. Ciekawe po co. Zaraz zobaczymy po co. Werka już nam cofa. Z racji tego, że odmiany zostały już wykoszone, to wstępnie już podpytałyśmy taty. I wiemy, że... O właśnie, nie powiem Wam, tutaj zostawię znak zapytania odnośnie planowania odmian. Także jeszcze chwilę, na koniec odcinka Wam powiemy. Już idę do tyłu sprawdzać, jak tam Wera nam cofa. Tu mnie będzie. Za pierwszym razem. Jeszcze troszkę. Wystarczy?
Jest dobrze. Więc można sypać. I podjechane. Zadowolona pani? Ale z czego? No z odmian. A, z odmian, zapomniałam. Ale... No tak, tak. Oczywiście, że tak. Nie mogłoby być inaczej przecież. Także idziemy. Został tylko otworzyć szufer. I tak uruchomić. Się, tak się to perfekcyjnie. No mówiłam właśnie, że za pierwszym razem. No tak. Zawsze jest za pierwszym razem. A kolejną robotą jest... No co? No jeszcze pięknie przygotowane, ładnie pięknie. Teraz pozabierać pszenicę rękoma. Ziarko do ziarenka. Także patrzcie, jaka technologia. Weronika, zaprezentuj. Daseczka, żeby było równo. Tak. O Boże. Stara wanienka. Do środka żmijka. Tutaj tak samo jak i w tandemie podnosimy. I będziemy... Zobacz, jaka jestem silna. Niesamowite. Jakbym nie wiedziała, ile to waży, to bym uwierzyła. Także tędy będzie nam leciało zboże. Żmijka. Przenośnik nam wszystko przetransportuje. Patrzcie, jaka to silna baba. Natura, zaczepimy worek i będziemy ładować zboże w worki. Jest ok? Wibaki. No tak? Wiesz, worki. Co ty, no, a co to, nie worek? Kto by to dźwigał? Ale ty jesteś... Dobra, także zaczepiamy worki. Zbliżamy się do końca odcinka, dlatego też przychodzimy do Was z wynikami plonowania odmian z firmy RACT, a mianowicie RGT Technik oraz Cayenne. Także Weronika. Technik plonował 10,5 tony. Jak myślicie, to jest dużo czy mało? Ocenicie w komentarzach. A oczywiście Cayenne sypało. No nie wiem, czy plonowało. Oczywiście. Uwaga, uwaga. 11 ton. Także to są nasze wyniki plonowania. Na razie to jest najwyższe plonowanie odmiany. Odmian nowych, ponieważ jakby nie było, dopiero zaczynamy kosić nasze nowości. Także w kolejnych odcinkach spodziewajcie się naszych relacji odnośnie plonowania innych odmian, ale póki co naprawdę jesteśmy zadowolone. Zobaczymy, co z kolejnymi odmianami, także co. Subskrybujcie nasz kanał, komentujcie, lajkujcie, klikajcie dzwoneczek, aby być z nami na bieżąco. My się z Wami żegnamy. Do zobaczenia, do następnego. Pa, pa! Ale szybko skończyła.